Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Na początku może takie krótkie info, dlaczego nie było filmu w niedzielę. Otóż muszę wam powiedzieć, że film oczywiście miał być, ale Calwit niestety zachorował. Nic na to nie poradzę. Tydzień temu wróciłem z Polski i kilka dni później chwyciło mnie jakieś, nie wiem, jakieś przeziębienie. No i to zaowocowało tym, że straciłem głos i mogłem po prostu mówić. Nic nie wydawało się tutaj. Moje struny głosowe po prostu odmówiły kompletnie posłuszeństwa. No i cóż, nie udało się. Dlatego po prostu nie mogłem tego zrealizować, tego projektu do końca. Teraz jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, nie całkiem jeszcze, nie jestem jeszcze całkiem w pełni, nazwę to w pełni sił, o tak można to powiedzieć, ale myślę, że na tyle wystarczy, abym mógł po prostu tutaj troszeczkę wam coś niecoś opowiedzieć. A po prostu z tego powodu, ponieważ dzisiaj zamierzam kontynuować temat, który poruszyłem w ostatnim filmie, temat światów obcych. W poprzednim filmie opowiedziałem troszeczkę o tak zwanych złych obcych. I tutaj chciałbym może wyjaśnić jedną taką kwestię. Tutaj nie chodzi o to, co ja o tym myślę, czy też jaką wiedzę na ten temat posiadam, a moim zamiarem było po prostu przedstawienie, jak postrzega się ten świat obcych, te ich światy, tak to można nazwać, światy, o których tak naprawdę nic nie wiemy, a które są często przedstawiane w jakiś sposób na skutek informacji, które do nas w różny sposób docierają, tak to nazwijmy. I dlatego traktujcie tę informację jako po prostu taką, można powiedzieć, taki skrót tego wszystkiego w takiej kompaktowej formie, to, czego można się dowiedzieć z różnych publikacji, czasopism, ewentualnie też z wszechobecnej sieci. Dzisiaj kontynuuję to, mam zamiar to troszeczkę dalej pociągnąć i przedstawić wam tych dobrych obcych, bo to jest też bardzo ciekawe, ponieważ również tacy występują i to wcale nie mało, w niemałej ilości, o tak to nazwijmy. Z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że sprawa jest tutaj co najmniej tak samo zagmatwana jak w owych, przy owych złych obcych. Tak już po prostu jest. Jak widzicie, mamy tu do czynienia z taką polaryzacją na dobrych i na złych. Zresztą dokładnie tak samo, jak to jest w naszym świecie. Również i tutaj wszelkie informacje, które ja tutaj wam zaprezentuję, powiem, czy też w jakiś sposób przedstawię, są tylko informacjami, powiedzmy, dostępnymi tak naprawdę dla każdego, jeżeli ktoś z was się zagłębi w tą tematykę. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, czego się właściwie dowiedziałem. A to dlatego nie tylko ilość informacji, a właściwie ich bardzo dużą, jakby no bardzo dużą ilość tych informacji, jeżeli chodzi o światy tych dobrych obcych. Jak te informacje do nas docierają, to wydaje mi się, byłby jakiś temat na jakiś inny film, bo ja też nie chciałbym tutaj polemizować z takim problemem, jak czy te informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest właśnie tutaj, ja chciałbym właśnie w tych dwóch filmach ten problem na razie troszeczkę na bok odsunąć. Ja się tym oczywiście zajmę też. Też postaram się nakręcić taki film może kiedyś na temat właśnie informacji, jak daleko można takim informacjom zaufać. Dlatego tutaj również nie jest to żaden jakiś pewnik, czy też jakaś najwyższa prawda, czy jakieś objawienie, czy coś w tym stylu. Będą to po prostu takie informacje, jakie ogólnie są przyjęte. Ja to chcę wam
przedstawić z tego powodu, abyśmy tutaj na kanale mieli jakiś punkt odniesienia, jakąś bazę, jakąś platformę, na której będziemy mogli być może troszeczkę podyskutować o tym, jak i też przedstawić własne teorie i własne jakby, nazwijmy to, sentencje, o tak nazwijmy to, jeżeli chodzi o tą tematykę, bo tematyka nie jest prosta. Ja właśnie byłem zaskoczony tym, że ona jest bardzo, bardzo skomplikowana i też w moim archiwum jest tak dużo informacji na ten temat, że ja naprawdę nie wiem, od czego tutaj zacząć, jak wam to w ogóle przedstawić, bo to naprawdę jest dosyć skomplikowane. Aczkolwiek jak się ktoś tam zagłębi, to być może znajdzie tam jakiś taki schemat, który być może mógłby jakąś, powiedzmy, jakiś wspólny mianownik mógłby z tego powstać, ale to już trzeba naprawdę w detale wejść. Ja tutaj zacznę może od takiej pierwszej rasy, o której chciałbym wam opowiedzieć. Może zacznijmy tak. W ogóle skąd się ci dobrzy wzięli? Otóż według ogólnie przyjętego schematu, ja tu teraz nie chciałbym znowuż wskakiwać troszeczkę w przeszłość, gdzie i też właśnie, to jest też ciekawe, że ten film nie będzie zbytnio jakby korelował, tak nazwijmy to, aczkolwiek będzie taki wspólny punkt, z narracją Sitchina, jeżeli o to chodzi, ponieważ u Sitchina mamy to nazwał całkiem inny kaliber, całkiem inną bazę, na której on swoje teorie opiera, niż tutaj te teorie oczywiście. Tak trzeba to niestety powiedzieć, ponieważ jeżeli chodzi o fizyczne dowody, tutaj będziemy mieli poważny problem. W moim poprzednim filmie ktoś na kanale zauważył, że te wszystkie zdjęcia, które ja tam pokazałem, są po prostu, mogą być niewiarygodne i tak dalej, i tak dalej. Tak, zgadza się. Mogą być niewiarygodne, dlatego że nie ma najmniejszego dowodu na prawdziwość ich i też takowego nie zdobędziemy. Choćby nie wiem jak, muszę wam powiedzieć, że żadne zdjęcie, które ja posiadam, które w jakichś publikacjach się ukazało, będzie dowodem na jego wiarygodność, gdyż rzeczywistość jest taka, że niestety w tym wypadku będzie można zawsze zaprzeczyć. Będzie to w bardzo dużej, takie jest moje doświadczenie, w bardzo dużej mierze zależy to po prostu od sposobu postrzegania świata i od osoby, z którą się na ten temat rozmawia. To jest właściwie najbardziej istotne w tego typu problematyce. I tu wam powiem taki przykład, jeżeli jakieś zdjęcie jakikolwiek zobaczycie gdzieś w sieci, to wystarczy po prostu powiedzieć, że jest to nieprawdziwe zdjęcie, że jest to trik i koniec. I na tym się cała sprawa kończy, ponieważ nikt nie będzie w stanie udowodnić jego prawdziwości. To jest z każdym przypadkiem, jeżeli chodzi o przypadki ufologii, tak jest. Zaraz cała rzesza ludzi czy też jakiś, powiedzmy, badaczy mniej lub bardziej poważnych, która próbuje to rozgryźć, następuje jakaś wojna jakby między nimi na temat prawdziwości owych zdjęć i z tego nic nie wyniknie. Ja kiedyś próbowałem tą sytuację odwrócić, ponieważ jeżeli jakieś zdjęcie wykonam, obojętnie jakie, również wy, czy też każdy, komu to zdjęcie pokaże, obojętnie kto, może zawsze po prostu powiedzieć, że jest to nieprawdziwe. Ja nie będę w stanie wam tej prawdziwości, tego zdjęcia w jakiś sposób was przekonać. Też nie jest to moim zamiarem, dlatego że ja uważam, że każdy ma swój rozum i każdy powinien sam umieć ocenić, jak daleko jest możliwe wykonanie takiego zdjęcia. Ja kiedyś, powiem wam, że byłem świadkiem na jednym ze spotkań, jeżeli chodzi o właśnie taką tematykę. Byłem świadkiem takiej dyskusji, gdzie dwa obozy się takie. Tak, to jest właśnie ta choroba, która jeszcze mnie tutaj trzyma. 200 filmów na kanale. Ja nigdy jeszcze w czasie tego filmu, czasami niektóre trwały ponad półtorej godziny, może niektóre nawet jeszcze dłużej, nigdy nie popijałem. Ale dzisiaj sobie taki tutaj, nazwijmy to,
nazwijmy taki drink, to nie jest drink, to jest coś, co podobnież ma mnie tutaj w jakiś sposób mi pomóc, po to, abym w razie czego mógł sobie po prostu popić, gdyby coś takiego zaszapczało się. Dlaczego nie? Ja zawsze nagrywam na żywo. Nie robię żadnych trików, żadnych cięć. Także kiedyś musi być ten pierwszy raz. Ale wracając do tematu, byłem świadkiem kiedy właśnie takiej polemiki bardzo ciekawej, kiedy dwie grupy usiłowały, czy też fani i ich przeciwnicy usiłowali sobie nawzajem udowodnić prawdziwość lądowania Amerykanów na Księżycu. I cała ta dyskusja tam jakby obracała się w kręgu dowodów. Każdy chciał mieć dowody i jedni w jakiś sposób próbowali dowody pokazać, drudzy próbowali je obalać i tak dalej, i tak dalej. I nic w sumie z tego nie wyszło. Więc ja zapytałem się po prostu, tylko tak dla... już zresztą może kiedyś to nawet opowiadałem. Zapytałem się, załóżmy, że nie wiemy, czy byli, czy nie byli. I postawmy sobie pytanie, cóż mogliby Amerykanie, czy ktokolwiek z nas, który by poleciał na Księżyc, cóżkolwiek mógłby przedstawić jako dowód takiego pobytu tam, lądowania? Cóż można było przedstawić? Wiecie, stało się coś bardzo ciekawego. Następna taka polemika wybuchła. Zaczęto się... Nie, właściwie wynik był taki, że nikt nie wiedział, co można byłoby przedstawić jako dowód lądowania. Ponieważ wszystko, cokolwiek byśmy pokazali, można temu wszystkiemu można było zaprzeczyć. Ja nie znalazłem, nie wiem, może ktoś z Was miałby jakiś pomysł, bo to jest właśnie ciekawe, cóż można byłoby przedstawić, w co musieliby, powiedzmy, oponenci czy fani, obojętnie, ogólnie jakikolwiek obóz, który by postawił tą sprawę jasno, albo w jedną, albo w drugą stronę. Cóż, właściwie w jedną, cóż mogliby pokazać. I ja na to odpowiedzi nie znalazłem, jak i również owi dyskutanci również nie potrafili w jakiś sposób sobie na to pytanie odpowiedzieć. I tak samo będzie właśnie, jeśli chodzi o zdjęcia właśnie takich, powiedzmy, istot, obiektów, również jest ten sam mechanizm. Tu trzeba jeszcze powiedzieć, iż w sieci oczywiście występuje bardzo dużo zdjęć, które są w jakiś sposób preparowane. To po prostu już tak jest. Natomiast też istnieje bardzo dużo zdjęć, która, powiedzmy, na pierwszy rzut oka nie jakiejś tam manipulacji nie wykazuje, lub też no, taka manipulacja byłaby praktycznie, można powiedzieć, bardzo nieprawdopodobna, ale również to nie stanowi żadnego dowodu na egzystencję owych obiektów. Natomiast co jest ciekawe, aby udowodnić, powiedzmy, istnienie czy też działalność tutaj jakichś grup przybyszy, czy też jakichś, powiedzmy, operacji, które tutaj przybysze z gwiazd, czy z jakichś innych światów tu na naszej Ziemi, czy działalność w jakiś sposób udowodnić, wystarczyłoby tylko jeden dowód tak naprawdę. Jeden, który by to wszystko obalił. Ale jaki mógłby być to dowód? Również w tym zwracam się do Was tutaj. Cóż można byłoby jakby ukazać. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że musieliby się pojawić w telewizji albo gdzieś musieliby zlądować, jak zwykle przed Białym Domem ewentualnie, jak to się zawsze mówi, ale powiem Wam, że w dzisiejszych czasach w dobie informacji i dezinformacji już jesteśmy tak zdezinformowani, czy też powiedziałbym zalani informacjami, że naprawdę natychmiast nastąpiłby podział i być może o to chodzi, dziel i rząd. Zawsze będziemy mieli podział na dwie opcje, na tych, którzy, powiedzmy, uwierzą i na tych, którzy twierdzą, że to oczywiście znowuż jakiś trik
rządowy. Dzisiaj jest wszystko trykiem rządowym. Wszystko to robią masoni, Żydzi, tajne stowarzyszenia i tak dalej, i tak dalej. Obojętnie na co nie trafimy, jakikolwiek wypadek, jakikolwiek samolot, który zaginął lub spadł, natychmiast jest tworzona teoria, zauważcie do tego, mniej lub bardziej prawdopodobna. Ale to wiecie sami, znacie to z kanałów informacyjnych, z różnych wiadomości, z mediów. I tak samo jest tu w tym przypadku. Niemniej jednak jest ta problematyka, istnieją informacje na temat obcych i jest cała rzesza ludzi, którzy są przekonani, iż takowi ingerują tutaj w naszą rzeczywistość. I dlatego ja tu wymienię wam parę takich raz, które rzekomo, ja nie będę tutaj próbował w jakiś sposób przekonywać kogoś, czy tak, czy nie, dlatego użyję tego słowa rzekomo, ponieważ jak zwykle nie będziemy mieli w tym wypadku najmniejszych dowodów, oprócz chęci wiary w to lub też niechęci, ale myślę, że temat jest i tak ciekawy, więc warto nad nim się rozwieść. Uważam, i taki temat jest nawet ciekawy już samej idei, iż nie jesteśmy sami tutaj w naszym uniwersum i biorąc pod uwagę jego wielkość, praktycznie jest to nieprawdopodobne. Tak mówi matematyka, tak mówi dzisiejsza astronomia, tak mówi dzisiejsza nauka, że gdzieś tam jest tylko taki mały hak w tym wszystkim. Jakoś nikt nie chce się przekonać, że to już nastąpiło. Raczej jesteśmy przekonani, że to gdzieś tam kiedyś w dalekiej przyszłości nastąpi, ale jeszcze nie teraz. Nie wiedzieć czemu nie teraz, to jest też ciekawe, ale ile raz? Ja już wspomniałem kiedyś, że są, powiedzmy, dokumenty na to, które mają mówić o ponad 60 rasach, które operują tutaj w najbliższej nam przestrzeni otaczającej naszą planetę, czyli tutaj w naszym systemie słonecznym, jakbyśmy mogli to powiedzieć. Dlaczego tak jest? Dlaczego, skąd, czy w ogóle możemy takie zdanie jakby wypuścić w sieć? Możemy oczywiście, dlatego że wypuszczamy całkiem pokaźną ilość sond różnych w kosmos, w różne zakątki naszego Układu Słonecznego. Oprócz tego mamy setki satelitów, które krążą na orbicie i również wyposażone są w urządzenia detekcyjne. Przeważnie obserwują naszą planetę, ale też również takie, które obserwują tutaj, powiedzmy, nam naszą przestrzeń kosmiczną, czy też w jakimś specjalnym celach są wysłane do analizy, powiedzmy, tutaj naszej przestrzeni kosmicznej wokół naszej planety. I one również rejestrują różne dziwne anomalie. I te anomalie mogą skłaniać nas, czy też mogą dać nam pewne informacje na temat tego, że w naszym Układzie Słonecznym jest jakiś ruch. Dzieją się dziwne rzeczy, których nie potrafimy wytłumaczyć. Sami wiecie, mamy właśnie w tej wszechobecnej sieci bardzo dużo zdjęć takich, jak na przykład obiekty, które pojawiają się w koronie słonecznej. Obiekty, które wyglądają na to, jakby pobierały energię z gwiazd, z naszych gwiazd, z naszego Słońca. Obiekty, które gdzieś tam operują w pobliżu pierścieni Saturna. Obiekty, które penetrują Mars. Obiekty, które lądują i startują, czy też po prostu okrążają Księżyc, czy też jakąś interakcję z naszym satelitą tutaj mają. Mamy zdjęcia tak zwanych baz obcych, czy też struktur geometrycznych, struktur jakichś, powiedzmy, symetrycznych, które można by ewentualnie uznać za konstrukcje właśnie, nie konstrukcje przyrody, nie konstrukcje natury, a konstrukcje sztuczne, co już by oczywiście mogło być ewentualnie pewnym dowodem na istnienie takowych. Aczkolwiek tutaj powiedzieć trzeba, że natura, ja zresztą pokazywałem w jednym filmie, natura również potrafi, nie można tutaj jej lekceważyć, ona potrafi tworzyć pewne struktury geometryczne i to czasami zaskakujące. No, niestety widzicie, jeszcze
jeszcze nie całkiem, ale myślę, że na szczęście to jest właśnie to, że chyba nikogo nie zarażę tym przez sieć. Myślę, że mikrofon tutaj może to chyba się nikt tym razem nie przestraszy. Także widzicie, że są tutaj pewne, nie chcę nazwać twarde dowody, ale są takie poszlaki, które zdumiewają, nawet jeżeli nie ma na to odpowiedzi. Niektórzy twierdzą, iż być może są to struktury wcale nie obcych, to jest bardzo chętnie przyjmowane, już to wielokrotnie o tym wspominałem. Struktury, które być może my sami w jakiś sposób ustawiliśmy, czy zbudowaliśmy na różnych obiektach w naszym Układzie Słonecznym, ale było to bardzo, bardzo dawno temu. Jak wiadomo, nasza przeszłość, nasza historia nie jest całkiem zbadana. My właściwie tylko zanurzyliśmy się, odgrzebaliśmy czubek tej naszej historii parę tysięcy lat do tyłu, gdzie w miarę można to otworzyć w bardziej lub mniej precyzyjny, powiedzmy, mniej precyzyjny lub bardziej precyzyjny, tak to nazwijmy, niektóre dokumenty, czy też jakieś przesłanki, kroniki się zachowały, inne nie, ale mamy bardzo dużo różnych archeologicznych wykopalisk i na tej podstawie możemy naszą historię, powiedzmy, próbować odtworzyć. I wśród tych artefaktów, które znajdujemy, są takie, których nie ma wytłumaczenia. I to brak tego wytłumaczenia może sugerować, jest taki pośredni dowód, iż istniała na Ziemi jakaś cywilizacja, czy też kultura wysoko rozwinięta, która być może prowadziła tutaj właśnie podróże międzyplanetarne, może nawet międzygwiezdne, i ona pozostawiła po sobie te artefakty. Oczywiście tutaj od razu wychodzimy z założenia, że była to rasa ludzka naturalnie, czyli my. I to jest nam bardzo łatwe do przyjęcia, znaczy o wiele łatwiejsze do przyjęcia. Wszelkie takie historie, gdzie uznamy obiekty typu UFO, czyli niezidentyfikowane, których nie potrafimy zidentyfikować tak wzrokowo, jeżeli zobaczymy, ponieważ nie jest to samolot, nie jest to helikopter, nie jest to jakiś balon, nie jest to cokolwiek. Widzimy coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, co porusza się w dziwny sposób, co właściwie nie powinno latać według naszej wiedzy, według tego, co widzimy, znamy, dotykamy, a jednak tak się dzieje. Coś, co w zdumiewający sposób manewruje, hamuje, przyspiesza, nawet znika, pojawia się itd., itd. Różne takie atrybuty właśnie ma. Nie potrafimy tego sobie wytłumaczyć. No i siłą rzeczy nachodzą nas takie myśli, że być może są to właśnie owi obcy, może była to właśnie jakaś manifestacja ich technologii, czy też jakieś wniknięcie w naszą czasoprzestrzeń. Natomiast jeżeli pojawi się ten wątek, że być może są to tajne próby wojskowe, no to bardzo szybko my to, już mamy wyjaśnienie i jesteśmy uspokojeni. To jest też nasz wewnętrzny strach. Strach przed tym właśnie nieznanym. Więc właśnie nieznanym. To ja może na początku zacznę od takich ras. Ja tu mam teraz taki chaos na tym biurku tu moim i to bardzo potężny. On się wytworzył z tego powodu, ponieważ zacząłem zbierać informacje do tego filmu. Myślałem, że będzie to w miarę proste, tak jak ten film poprzedni, który oczywiście też pewną ilość informacji zawarł, ale to było w miarę przejrzyste, tak nazwijmy to. Natomiast co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o tak zwanych dobrych, tu zanurzamy się w różne, powiedzmy, różne wątki, różne drogi. Tu mamy duchowność, mamy spirytualizm, mamy channelingi, mamy teoretycznie nawet fizyczne kontakty i tak dalej. I dlatego tutaj będzie troszeczkę ciężko tutaj manipulować. I tutaj właśnie może zacznę od takich ras w systemie słonecznym, których za bardzo, to jest właśnie z mojego archiwum troszeczkę, z moich takich poszukiwań, które są właściwie bardzo rzadko wymieniane lub wcale, chociaż mój film właściwie ma zamiar właśnie o tych znanych opowiedzieć, ale ja wspomnę tylko o nich, być może nagram kiedyś specjalny film o nich. To są informacje pochodzące
z tak zwanych, no nie chcę nazwać komercyjnych, ale z takich źródeł, powiedzmy, przypadkowych, to znaczy z zdarzeń i opowieści ludzi, którzy bardzo nie interesują się takimi, powiedzmy, zagadnieniami, a którzy, powiedzmy, dostąpili według ich słów jakiegoś dziwnego kontaktu, czy byli świadkami jakiegoś dziwnego przeżycia. I oni całkiem inaczej to opisywali, według mnie bardziej realnie, bardziej surowo, bardziej prostolinijnie, bez jakichś tam, powiedzmy, bez czegoś, co ja nazywam ogólnie kolorowym buddyzmem. To jest oczywiście może nie takie bardzo adekwatne do jakichś przybyszy, ale zobaczycie, zresztą mi się wydaje, że wiecie, co mam na myśli, więc rasy egzotyczne, to bym pierwszą taką egzotyczną, która aczkolwiek troszeczkę jest znana, to są rasy owadów, czyli owadzie, insektoidzi. Ja już to raz w jednym filmie poruszałem, gdzie za pomocą substancji zwanej DMT można ewentualnie, czy też dostąpiano, czy też twierdzono, że taki kontakt z takimi istotami mógł nastąpić i bardzo dokładnie te istoty opisywano. Uważam właśnie tą właśnie za taką rasę troszeczkę egzotyczną, dlatego że owady no, troszeczkę się różnią od nas. Jest to bardzo ciekawe. Powiem wam, że swego czasu dostałem post od jednego pana, który właśnie twierdził, że iż można powiedzieć, może nie konsumował, ale miał okazję, czy też spróbował właśnie owego DMT-owej substancji, czy też substancji DMT podobnej, dokładnie ja tutaj nie mogę wam teraz powiedzieć jakiej, ale bazującej właśnie na tej substancji, czy też jakąś odmianę jej. Twierdził w swoim mailu, że również właśnie miał takie wizje, dokładnie bardzo realne, gdzie jakby nazwał to, otworzył się kanał, przez który mógł wniknąć w ten świat i właśnie w tym świecie otaczały go, czy też nastąpił kontakt właśnie z owymi istotami i one właśnie były z opisów, on sam, jeżeli chodzi o to, mówił o insektach, czyli o owadach, o owadzich istotach. Następna taka dziwna rasa, to jest też rasa, której się nie mówi. Ja nie mam na to nazwy, dlatego że nie udało mi się w jakiś sposób znaleźć, jak takie istoty można byłoby nazwać. Dlatego tu po prostu powiem wam moją wersję, jak ja bym je nazwał, ale to też jest tylko i wyłącznie jakby na skutek ich opisu ta nazwa powstaje. Ja bym je tak nazwał na skutek informacji, które po prostu do mnie dotarły. Jak daleko ona jest prawdziwa, to jak daleko pasująca, to oczywiście możecie, tutaj można się z tym oczywiście polemizować. Albo może ma ktoś jakiś pomysł na nazwanie takich istot. Z góry od razu zakładam, czy one istnieją rzeczywiście w naszym świecie, powiedzmy, fizycznym. Tego nie mogę wam powiedzieć, bo to jest również informacja, którą ja otrzymałem. Nie mam najmniejszej możliwości, szansy, aby potwierdzić jej prawdziwość i też nie chcę nawet potwierdzić jej prawdziwości. Uważam, że właśnie od tego ja staram się wam, czy też wielu z kim, po prostu opowiedzieć, przekazać, że takie coś się wydarzyło komuś lub też takie coś istnieje jako historia i warto sobie po prostu ją może zapamiętać. Natomiast jak daleko ona fizycznie możliwa jest, cóż, tu już jak we wszystkich poprzednich innych musicie sami sobie na to odpowiedzieć. To są istoty, ja nazwałem segmentoidami. Bardzo dziwna taka nazwa. Długo nad tym myślałem. Segmentoida. Co to może być? Według opisu były to istoty złożone z takiego konglomeratu, można powiedzieć, małych istot. To się dopiero okazało, jak one bardzo blisko były owego świadka. Składały się z takich małych jakby segmentów, właśnie jak z klocków Lego, można powiedzieć. I one
po prostu przyjęły humanoidalną postać z kończynami, z głową, ale wszystko składało się z tych segmentów i one mogły dowolną postać przybrać, mogły się po prostu rozpłynąć, tak można powiedzieć, coś podobnego jak w filmie Terminator, tak, i ten owy przeciwnik jego z ciekłego metalu się składał, tak można powiedzieć, z metalu, który potrafi zmieniać formę, tak można ową istotę opisać, czy owe istoty się składały, ale nie z metalu, może też z metalu, ale właśnie z takich segmentów. Te segmenty mogły się też rozdzielić, tak jakby wyglądały, jakby to były, powiedzmy, jakby owady, mrówki by mogły. Są mrówki, które po prostu budują łódź, jakby można powiedzieć, z własnych ciał, przepływają, czy też taki tratwej potrafią przepłynąć na drugą stronę rzeki, jeżeli mają jakąś przeszkodę wodną, czy jakiegoś strumyka większego. I tu podobnie to wyglądało. One jakby zauważając postacie ludzkie, czyli nas, natychmiast nabrały formę taką samą i jakaś tam się wiązała interakcja. Ale to jest taka historia gdzieś tam. To chodzi tylko, że właśnie takie coś było zaobserwowane. Istoty, które składały się z segmentów, z bardzo małych segmentów, z daleka wyglądały jak istoty humanoidalne, z bliska widać było, że są to elementy luźne, połączone z sobą. Bardzo ciekawe. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe i tutaj kiedyś w jednym filmie opowiadałem o takiej wizji, gdzie ludzkość nawiązała kontakt z cywilizacją maszynową, z cywilizacją, której intelekt bazował nie na tutaj na materii węglowo-białkowej, czy jakkolwiek byśmy nazwali, na żywej, organicznej, tylko był zamknięty w jakimś, powiedzmy, sztucznej konstrukcji, tworze. Były to maszyny po prostu. One również mogły dowolną formę przybierać, mogły tworzyć awatary takie właśnie w ten sposób. Może nie z segmentów, ale jakąś projekcję trójwymiarową, która mogłaby ułatwić im kontakt, powiedzmy, z nami, której postać mogły przybierać dowolnie, ponieważ miały takie możliwości techniczne. Była to absolutnie technologiczna cywilizacja. I tak właśnie bym zakwalifikował tych owego segmentoida do takiej właśnie możliwości, czy tak jest, czy nie. Tu musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, ale uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo ja nigdy się nie spotkałem z jednym taki przypadek właściwie, gdzie można mówić o kreacji takiej właśnie istoty. Bardzo, bardzo, bardzo interesujące i musimy się zastanowić, czy jest to rzeczywiście coś nierealnego. Uważam, że to jest bardzo, to znaczy, jeżeli chodzi o ideę, jest to bardzo, bardzo inteligentna forma maszynowa, tak, czy też technologiczna, ponieważ taką sondę, jeżeli był to sztuczny obiekt, powiedzmy, nie jakaś maszyna, być może jakaś sonda, jakiś rodzaj robota, który by dopasował się do każdych warunków atmosferycznych, do każdego, mógłby, powiedzmy, praktycznie na każdej planecie dostosować się absolutnie i po prostu ją w jakiś sposób eksplorować lub też badać i tak dalej, i tak dalej. I też jeżeli chodzi o pokonywanie przeszkód, to byłoby znakomite, ponieważ nie miałby jakiejś formy, która by od, powiedzmy, od początku w jakiś sposób narzucona, tylko właśnie dopasowałby się, tak tworzyłby kształt czy formę taką, jaka byłaby w danym momencie potrzebna. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i moim zdaniem bardzo mądre, bardzo rozsądne, bardzo inteligentne, dlatego uważam, że właśnie gdybyśmy my mieli wysyłać jakieś sondy gdzieś, chyba taka konstrukcja takich różnych, powiedzmy, pojazdów, które miałyby gdzieś tam jakieś planety eksploatować, byłaby, jeżeli byśmy takie możliwości techniczne mieli, a już prace nad tym właściwie są, nad takimi właśnie segmentoidami, tak nazwijmy to, nie wiem, czy to się tak nazywa, nad właśnie takimi autonomicznymi, jakimiś prostymi mechanizmami, które po złożeniu tworzą bardziej skomplikowaną jednostkę. Bardzo ciekawe moim zdaniem. Jeszcze jest jedna taka. To są istoty, które wygląda na to, jakby żyły w przestrzeni, czy też powiedzmy
poruszały się w przestrzeni, którą my nazywamy czas, w materii, którą my nazywamy czas, a którą tak naprawdę mamy poważne trudności z jej zdefiniowaniem i czym to się właściwie, jak to się ma, jak to złapać, jak to dotknąć, jak go zdefiniować, jest czas, czy nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś też jeden z moich filmów traktuje o tym, o tej problematyce, również będzie jeszcze film o tym, ale właśnie też ciekawe istoty, które właśnie poruszają się, tak to wygląda, ponieważ były w stanie bardzo mocno manipulować czasem. Tak jest też w spotkaniach. Często jest jakiś tak zwana luka czasowa, lub też czas zostaje naokoło jakby zatrzymany, jakby są wyrwani ci ludzie. Tam właśnie jakieś dziwne istoty, którego kształtu trudno też opisać. Przez świadkowie mają trudności z opisaniem kształtu i wyglądu tego istot. Wiadomo, że jest jakaś prezencja, która jakby taka humanitarna jest, ale i jak te istoty nazwać, trudno powiedzieć. Istoty, które jak w jakiś sposób temporalnie, tak można powiedzieć, wykorzystują właśnie ten mechanizm temporalności czy coś w tym stylu, nie wiem, ale takie, to są takie egzotyczne, bardzo praktycznie rzadko występujące takie wyjątki. Tutaj wykorzystując ten film, chciałbym zwrócić na to uwagę. Jest jeszcze jedna taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to, na przykład Yeti. Tak zwany Yeti, czy też Meng na przykład, czy też występuje pod wieloma nazwami. Istota, która jest często sfilmowana. Mówi się to o gatunku, który żyje tu na Ziemi, ale jest może nieznane i tak dalej, i tak dalej. Są różne dokumenty na ten temat. Jedni wierzą, jedni nie, ale mamy ślady, mamy nawet włosy, czy też cząstki, jakieś kawałki skóry od tego domniemanego Yetiego, czy też Bigfoota ze Squasha i tak dalej, i tak dalej. Nie udało się tego żywego egzemplarza złapać. Są jakieś zdjęcia czasami, które sugerują, że został zastrzelony i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest, istnieje teoria, iż być może nie jest to wcale istota ziemska. Jest to być może jakiś przybysz, który po prostu tu coś robi, ponieważ próby złapania go zawsze jest tak, że on w jakiś sposób znika. Okrąża się ten teren. Nieraz już tak było. Poszukiwania, ślady gdzieś tam prowadzą, urywają się i nie ma nic. Nie ma. Wiadomo, że jeden taki osobnik nie mógłby przyżyć. Musiało być, jeżeli byłyby to w jakiś sposób zwierzęta, czy też jakiś rodzaj gatunku, którego my nie znamy, to musiałby kilka egzemplarzy co najmniej istnieć, aby on mógł przeżyć, ale tak naprawdę musiałby kilkadziesiąt co najmniej istnieć. Więc prędzej czy później byśmy na to natrafili, ale tak nie jest. I dlatego istnieje teoria, jakoby ta istota być może jest bardzo inteligentna, wcale wygląd nie musi o niczym świadczyć tego rzeczywistości. Wiecie, tak jest również z nami. Często spotykamy ludzi, którzy są bardzo niepozorni, ale rzeczywiście mają ich umiejętności, czy też powiedzmy to, co potrafią, zadziwia. Czasami nie potrafią sobie w jakiś sposób nawet wyobrazić, do czego są owi niepozornie zdolni. I tak samo może być właśnie tutaj. Uważam, bardzo ciekawa hipoteza i zaliczam tego Yetiego, również jego potencjalnego właśnie przybysza, jeżeli chcielibyśmy mówić o takich bardziej twardszych faktach, już nie całkiem twardych, bo wiadomo, nie ma, ale już jednak dokumenty, i to nie tylko naukowe, nie tylko turystyczne, ale również wojskowe, mówią o spotkaniach z takimi istotami. A potem jakieś zniknięcie tajemniczych bez śladu. Też również obiekty typu UFO w tym rejonie, gdzie takie postacie, czy takie, powiedzmy, twory, takie istoty typu Yeti są spotykane, również są bardzo często meldowane, właśnie dokładnie w zajściach. Często jest tak, że jest widywany Yeti i krótko potem jakiś obiekt na niebie zidentyfikowany. Tak, żebym to też uznał jako bardzo ciekawą rasę, która być może tutaj, jeżeli byśmy chcieli podzielić na realne i mniej realne, to może bym tak powiedział, no może bardziej realne, ale też zawsze trzeba użyć jakichś słów, bo zawsze będziemy balansować na kładce bardzo wąskiej, w której po prostu będziemy musieli gdzieś jakąś podjąć decyzję, czy uznać albo nie uznać.
Jeszcze jest taka jedna możliwość, jeżeli chodzi o obcych, którzy są nieuchwytni w pewnym sensie. Tutaj znowu bym powrócił troszeczkę do szarych, aczkolwiek omawiałem ich w tamtym filmie. Czy z nieuchwytnością szarych, no to można też polemizować, ale powiem wam, że mówi się o technologii awatarów. Wszyscy znamy film Avatar. Chodzi o to, że być może obcy nie boją się tutaj tak specjalnie, powiedzmy, chowają się co prawda przed nami w jakiś sposób, ale wyobraźcie sobie, że to wszyscy ci szarzy, tak zwani, są tylko awatary sterowane gdzieś z całkiem innego miejsca. Czy są to, czy oni po prostu w jakiś sposób są biologicznie skonstruowani, czy genetycznie wyhodowani, czy jest to jakaś mikrobiologia, jakaś technologia, czy może nawet maszyny w sposób jakiś biologiczny. Jakby nie było, mówi się też o tym, mogą to być biologiczne roboty. Może są to sondy, które są sterowane gdzieś tam przez jakieś całkiem inne inteligentne istoty, tylko czasami według świadków po złapaniu ich, czy oni się jakoś dziwnie zachowują, tak jakby właśnie jakby taka maszyna, która nagle została wyłączona w jakiś sposób, coś tam jeszcze działa, rusza się, ale ani nie ma specjalnie się nie boi, ani nie ma jakichś reakcji, w których jakby strach musiał występować, czy coś takiego, jakieś uczuć zupełnie bezuczuciowa i też się tak o szarych mówi, że nie mają uczuć, nie mają tego, być może są to właśnie, ale to mówimy teraz o szarych, ale niekoniecznie, mogą to być całkiem inne, wszelkiego rodzaju projekcje, wszelkiego rodzaju, powiedzmy, istoty, które gdzieś się pojawią, widzimy, ale nie możemy ich dotknąć, się rozpływają nagle. Widzicie, jeszcze cały czas nie jestem w pełni sił, że tak się właśnie może dziać. Ja tutaj muszę wam powiedzieć, że znam dwa takie przypadki, w których osoba właśnie taki kontakt opisywała, iż właśnie miała spotkanie z takim czymś. Wyglądało to, była interakcja, ale wyglądało, jakby to była jakaś projekcja. Jakby tak można było powiedzieć, to jest jedna rzecz. Druga ciekawostka, gdyż taki istot potrafi się gdzieś pojawić na przykład, potem w tajemniczy sposób zniknąć, nie pozostając żadnych śladów. Projekcja byłaby bardzo dobrym wytłumaczeniem takiego fenomenu. Także byłyby to takie egzotyczne istoty, które być może gdzieś tu w naszym Układzie Słonecznym agują, a być może gdzieś nawet w tym systemie naszym Słonecznym gdzieś nawet go zamieszkują. To też jest wcale nie takie wykluczone, jakby się na początku wydawało. Na początku wydawało się, że jest to po prostu niemożliwe, ponieważ my już wszystko wiemy, ponieważ nasze teleskopy coś tam dojrzały, wszystkie planety i tak dalej, ale wszystkie dojrzały. To jest ciekawostka. To jest jedno właśnie takie rzecz z tymi awatarami. I tu będzie... Aha, jeszcze drugi ten przypadek, mam powiem, tak myślę, że mógłby to być awatar, bo tu też nie ma na to dowodu. To był przypadek, w którym istoty, nazwijmy to, uzdrowiły. Nastąpiło uzdrowienie jednego z członków rodziny za pomocą właśnie takich istot. To jest bardzo ciekawa historia. Ja... Może uda mi się w jakiś sposób ją kiedyś wam opowiedzieć. To jest trochę takie dla tej osoby, jest to oczywiście rodzinna historia i wiecie, jak to jest z takim czymś, jeżeli się takie coś gdzieś zaprezentuje. Ale powiem wam, że ciekawostką jest, istoty podały też, jak się wymawia ich gatunek. Ja teraz już nie potrafię tego powtórzyć. To jest taka bardzo dziwna... Mi to tak trochę z francuskiego brzmiało. Ja zawsze zapominam. To było tak dziwne, jak one się nazywały. I na końcu po tej całej interakcji istoty... Znaczy ludzie, którzy byli tam w tą historię zamieszani, jedna z tych osób po prostu wyraziła chęć i zapytała się, czy mogą się, bo istoty się nie pojawiły, nie było widać, powiedziały, tylko był taki kontakt półtelepatyczny, półfizyczny, ponieważ w domu, w mieszkaniu następowały
takie historie, jak na przykład przedmioty się, powiedzmy, wydawały dźwięki, takie telekinetyczne historie, coś takiego, niektórzy mogli powiedzieć poltergeist, jakby gdzieś coś się przesuwa, coś się ten, ale te istoty twierdziły, że to nie jest żaden, nie ma powodu do obaw, to one po prostu w ten sposób najlepiej jest, to jest najlepszy sposób komunikacji w ten sposób, abyśmy my się nie przerazili. Tak ciekawie. Jakby nie było, w każdym razie efektem tej akcji było, że jeden z członków rodziny, który był poważnie chory, już teraz nie wiem, ale choroba była, chyba zdaje mi się, że niewyleczalna, czy też jakaś wada, to była wada gdzieś w systemie, w głowie, w mózgu, coś co po prostu nie jest uleczalne. Zostało błyskawicznie uleczone w ciągu ułamków sekund, tak można to nazwać. Jakiś czas później jeden z członków rodziny właśnie zażyczył sobie, czy też wyraził chęć, żeby chociaż się raz pokazali, żeby można było widzieć, kto dokonał tego. Tylko tak, żeby po prostu, że dla nas ludzi jest to ważne, abyśmy widzieli tego kogoś, ratownika, czy też kogoś, kto udzielił pomocy tak naprawdę bezinteresownej. I rzeczywiście błyskawicznie nastąpiła materializacja tej osoby, czy też tej postaci, czy tych postaci już teraz. Mi się wydaje, że chyba jedna była postać w mieszkaniu u tych państwa. Ciekawostką jest, że istota stała tyłem, nie chciała się przodem pokazać. Stanęła tyłem, przez jakiś moment była widoczna. Opis był taki, że była wysoka i pokryta była łuską jak ryba. Też taka sylwetka była dziwna, podłużna, jakby była w takiej rycerskiej zbroi łuskowej, coś w tym stylu, tak ja to zrozumiałem z opisu. I istoty owe powiedziały, że już się nigdy tu nie pojawią, że one gdzieś przelatują, to są jakby przelotem, i ich obiekt gdzieś tam cumował, powiedzmy, w pobliżu domu, też nie było go widać. Tak można wnioskować, że mogła być właśnie zaistnieć projekcja, taki awatar się pojawił, tyłem obrócony. Znaczy tyłem według nas tyłem, bo tak naprawdę to nie wiemy za bardzo. Ale istota zniknęła, nigdy się więcej nie pojawiła, nigdy żadnych dźwięków w mieszkaniu już po tym nie było. Ciekawostką jest, iż istoty powiedziały, że są z galaktyki, że nie są stąd, tylko są z całkiem innej galaktyki, podały numer tej galaktyki, jeśli się nie mylę, ale teraz nie chcę tutaj, szłam tego tyle po prostu tutaj gdzieś, nie mam tu zapisane, właściwie nie było to tematem, ale wam tutaj przypomniało mi się właśnie tutaj, moich notatkach leży właśnie Avatar, więc przypomniała mi się ta historia. M35, jeśli się nie mylę, ale może 36 już, ale to nieważne. W każdym razie stwierdziły, że są nie z naszej galaktyki, są z bardzo, bardzo daleka i nigdy już tutaj, przynajmniej tu za naszego życia, już nie pojawią się. Ale efekt ten właśnie zdrowotny, według oczywiście tamtych opowiadających, nastąpił. Ja powiem wam, że wysłuchując tą opowieść, tą historię, to znowuż można się zapytać, czy prawda, nieprawda. Nie miałem najmniejszych powodów, aby w jakiś sposób zarzucić, czy doszukać się, czy próbować się. Nikt nie doszukuje też. Po prostu, jeżeli ktoś opowiada, bardzo fajnie. Ja podziwiam odwagę i to jest właśnie najważniejsze, bo wielu właśnie owi krytykanci często, którzy wszem i wobec i wszystkich potrafią skrytykować, niestety nie potrafią pokazać twarzy swojej. To jest właśnie też ciekawe. Tak, więc to by były takie egzotyczne, nazwijmy to, rasy, o których bardzo rzadko, wcale, nigdzie nic nie wiadomo. Natomiast pytanie może zaszło w tym filmie też na początku, czy dobre te istoty są? Czy one są dobre? No tutaj, jak widzicie, w tym właśnie chciałem podać taki przykład, iż nie były przynajmniej złe, ponieważ udało się kogoś uzdrowić. Takich uzdrowień jest więcej, które przypisuje się kontaktom z UFO, ale ten uważam za bardzo ciekawy. Również jest to polski przypadek. I teraz właśnie zaczniemy troszeczkę o tych, których wszyscy nieraz już słyszeliście.
To są. Teraz słuchajcie, bo to jest właśnie spora ilość. Ja tu sobie ich po prostu dla wygody zapiszę. To są Arcturianie. To są istoty z Alfa Centauri, Syriuszanie, z Syriusza A i B. To trzeba, wtedy właśnie mówią o istotach z Syriusza B, a tu Syriusza A. Są istoty z Andromedy, bardzo ciekawe, istoty z obcej galaktyki, czyli z obcej, z innej galaktyki. Istoty z Tau Ceti, systemu gwiezdnego Tau Ceti. Istoty z Wegi. Lyrianie, Weganie i tak dalej, jeszcze kilka ich tam jest. One wszystkie mają Procyon, system Procyon. One wszystkie mają jedną taką wspólną cechę. Właściwie wszystkie są z sobą, oprócz Andromedanów, są wszyscy Plejadanie, oczywiście jeszcze między nimi, są oczywiście są spokrewnione. Również my należymy do owego gatunku według tych przekazów. To są przekazy, które są przekazywane za pomocą tak zwanych channelingów lub kontaktów telepatycznych. Oczywiście w tej chwili może ktoś powiedzieć, że każdy może tak powiedzieć. Zgadza się, każdy może tak powiedzieć. Ja nie chcę tutaj też w to wnikać, ale też nie chcę, nie mam zamiaru, czy też tutaj tematyzować teraz channelingów, ich metody, ich mechanizmu tego channelingowego i tak dalej. Też również będę chciał nagrać na ten temat jakiś film, bo to też jest ciekawe, ale po prostu zostawmy to na razie, przyjmijmy to tak, jak jest. Są też osoby, które twierdzą, iż fizyczny kontakt nastąpił, są zawsze kontakty telepatyczne, kontakty channelingowe są czymś innym niż kontakty fizyczne z tymi dobrymi kosmitami, przybyszami, i takim na przykład jednym z nich jest na przykład właśnie owy Billy Edward Meyer, bardzo kontrowersyjny, ale są jeszcze też inni oczywiście, ale ja tutaj przed jego właśnie przytaczam, ponieważ on zademonstrował wszystkim tak zwane fizyczne dowody na istnienie owych Plejadan, aczkolwiek jak to się skończyło dla niego, jak to się cały czas, właściwie to się strasznie nie skończyło, ale cały czas trwa, to już wiecie, wiemy, że jest to strasznie kontrowersyjne i tak dalej, ale te inne są tak samo kontrowersyjne, nie ma tu nic, przynajmniej mam, że w przypadku Billy Edwarda Meyera przynajmniej pojawiły się zdjęcia, przynajmniej pokazał filmy, zdjęcia, natomiast tamci pokazali jakiś, pokazali, czy też powiedzmy przekazali przekaz telepatyczny, przekaz channelingowy i tak dalej, i tak dalej. Nie zaprezentowali dowodów fizycznych i co ciekawe, mają bardzo dużą, jest bardzo duża grupa ludzi, którzy po prostu można powiedzieć, jakby popierają te tezy, jeżdżą na różne zloty tych ludzi, są pewne sale tak naprawdę, że ci ludzie występują i opowiadają o swoich przeżyciach i kontaktach z obcymi. Natomiast jeżeli chodzi o Billy Meyera, to paradoksalnie większość, czy też duża część twierdzi, że to wszystko jest oszustwo, ponieważ to jest właśnie paradoks. Zaprezentujesz foto, staniesz się oszustem, zaprezentujesz jakiś channeling bez żadnego dowodu, jesteś jakby mówię, czysty, można, nie można ci nic zarzucić. No może ci zarzucić, że sobie to w jakiś sposób wygenerować lub jesteś chory psychicznie. Tak, to też może i też tak się dzieje, ale ogólnie się tych ludzi bardziej, powiedzmy, przyjmuje tak. Oni nie mają tego problemu, który ma Billy Edward Meyer, i to trzeba też powiedzieć, jak już wspomniałem. Historia Billy Edwarda Meyera jest też ciekawa. Ja też będę chciał ją osobno przedstawić. Nieważne, co o nim myślimy, nieważne, jak daleko posunięte są tak zwane dowody, bo ja powiem wam, że jak zaczniemy tam się dokopywać, to się dopiero okaże, ile tam różnych, tylko tam jest więcej poziomów, ale to jest inna historia. Ja już, jak wspomniałem, nie chciałbym tutaj się w to zagłębiać. Tu może, żeby wam coś tutaj jeszcze zademonstrować, właśnie jak owe istoty wyglądają.
Spójrzcie tutaj, na przykład takie tutaj zdjęcie mamy. To są wszystko właśnie istoty, które rzekomo, teraz znowuż jeszcze raz tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, to są wizje artystyczne dla mnie, czy też wizje ludzi, którzy na podstawie channelingów, czy na podstawie powiedzmy kontaktów telepatycznych, na podstawie tego typu informacji, czy też tego typu przekazów, takie rysunki, czy też takie opisy tych istot jakby wygenerowały. Zauważcie, to jest bardzo ciekawego. Wszystkie te istoty są humanoidalne, wszystkie są bardzo podobne do nas. Teoretycznie, gdyby je tutaj ubrać w nasze ubrania i puścić tu przez centrum handlowe, no specjalnie nikt by się tam nie dziwił. Lekka charakteryzacja, włosy, jakieś nakrycie głowy jest w porządku i mogłyby one przejść. Same te istoty twierdzą, że są spokrewnione z nami, ponieważ właśnie nasz gatunek powstał w tym systemie, Lyra, tam Vega, Lyra. Właśnie w tych systemach zostało to miliony, dziesiątki milionów lat temu jakby rasa ludzka tak zwana stworzona, bądź się również się tutaj traktują jako ludzie. Są na różnym poziomie technologicznym. Ogólnie przyjmuje się, iż są na bardzo wysokim poziomie technologicznym, w razie na wyższym niż my, ale również między nimi są różnice technologiczne. To jest też bardzo ciekawe. Tutaj pokażę Wam jeszcze coś ciekawego. Tutaj niektórzy twierdzą, że są to ludzie z Andromedy, czyli istoty z obcej galaktyki. Ja właśnie nazywam tego typu rysunki tak zwanym kolorowym buddyzmem. One mają bardzo dużo wspólnych punktów. Zawsze się tu mówi o kryształach, o jakichś naszyjnikach, czy też na, tak jak tu widać w tym właśnie, na tym rysunku tutaj, zauważcie, tutaj takie elementy, tutaj, no, coś tu się... jeszcze raz. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Tutaj chodzi o właśnie o takie elementy tutaj na, powiedzmy, na czole, na głowie, czy też tu, w niektórych na szyi tutaj akurat nie ma tego, ale w innych, inne istoty mają właśnie takie elementy ozdobne gdzieś tutaj. Zawsze są to jakieś kryształy właściwie niewiadomego przeznaczenia, ale te istoty jakby lubują się w takich właśnie jakichś, powiedzmy, ozdobach. To jest bardzo, bardzo ciekawe i wspólne dla nich wszystkich. Jest to bardzo kolorowe. Zauważcie, tutaj jest ciekawy również to podobno jest istota z Andromedy. Bardzo ciekawe, dlatego że zauważcie, że to mają być również Andromedanie, a tu jednak trzeba powiedzieć, że jeżeli zaczniemy troszeczkę się w to zagłębiać, to zobaczymy, że jednak one się troszeczkę różnią moim zdaniem. Można się oczywiście podobieństwa, ale tu widzicie, nie ma żadnych ozdób, nie ma nic, a tu nagle są takie ozdoby. Ja tu nie chciałbym teraz na podstawie ozdób w jakiś sposób werdyktu sobie, jeśli chodzi o te istoty, coś w tym stylu, widzicie zawsze gwiazdy, kryształy i tego typu historie. Dlatego nazywam to zawsze troszeczkę tak, że mi to właśnie kojarzy się z owymi fraktalnymi strukturami, z mandalami i tak dalej, ale nie chciałbym tu właśnie żadnego jakiegoś takiego gdzieś tam, powiedzmy, sugerować coś. Tak one są przedstawiane w ten sposób. Też sposób malowania tych istot ma jakby taką jedną, też jednolitą linię. Nikt tutaj specjalnie... No, jest to ogólnie akceptowalne przez właśnie ludzi, którzy się tym zajmują, którzy po prostu jakby, no nie wiem, no uważają właśnie taką formę za coś dobrego. I to jest właśnie ciekawe, czy są dobrzy, czy to są właśnie ci dobrzy, dlaczego oni w ten sposób się manifestują i dlaczego przybierają taki obraz, czy też mają właśnie taki obraz, jaki odpowiada naszym wyobrażeniom. Zobaczcie, że są wszystko istoty, które są bardzo, nazwijmy to, jeżeli chodzi o ich wygląd,
praktycznie nieskazitelne. Można powiedzieć, że są to, nawet można powiedzieć, że są to istoty anielskie. Zobaczcie na przykład tutaj coś takiego. Istoty są w sposób jakiś taki, można powiedzieć, mają taką estetykę w sobie i dlatego uważane są te istoty za dobre. Natomiast jest tu jeden taki wspólny mechanizm tego wszystkiego. One wszystkie te gatunki, czy to są z istoty z Procyonu, czy z Tau Ceti, czy z Andromedy, czy z Syriusza, czy z Alfa Centauri, czy z Arkturianie, tak można powiedzieć, oni wszyscy w jakiś sposób martwią się o naszą planetę Ziemię. One wszystkie chcą nam pomóc, wszystkie chcą, to jest taki wspólny punkt, wszystkie chcą w jakiś sposób wyprowadzić nas na tak zwaną drogę światła, drogę miłości, drogę wstąpienia na wyższe wibracje. Tak się dzieje już od wielu, wielu lat. Kontaktują osoby, tak zwanych kontaktowców, których te osoby mają jakby zapoczątkować nową erę ludzkości. Zawsze to się powtarza. Ten schemat jest cały czas stały, pojawia się we wszystkich, większość takich przekazów, z paroma wyjątkami, ale w bardzo wielu. Jak się zaczynamy na tym zastanawiać, dojdziemy do wniosku, że jest to populacja, nieznana populacja tak naprawdę nam. Ja może ktoś z Was wie, jak duża jest ich populacja, ale to jest na pewno większa niż nasza ludzka populacja, że jest to cały związek tych różnych systemów gwiezdnych. Nie są w stanie nam w jakiś sposób pomóc, ponieważ nasza planeta wygląda tak, jak wygląda. Polityka na naszej planecie jest taka, jaka jest. Sami widzicie, co się dzieje. Oni jednak próbują w jakiś sposób istoty skontaktować, które tak naprawdę nie mają wpływu na żadne jakieś polityczne zmiany i tak dalej. Same osoby często twierdzą, że nie mogą ingerować, broń Boże, pod żadnym pozorem. Ale to jest właśnie, ja bym uznał to troszeczkę, trzeba się nad tym zastanowić, ponieważ jeżeli weźmiemy owych szarych, tam zobaczcie, co się dzieje z owymi szarymi. Jeżeli teraz szarzy, czyli te złe istoty, one są odpowiedzialne za porywanie nas, tak, za wzięcia, tak nazwijmy to, robienie nas jakichś bolesnych doświadczeń. Tu się mówi o genetyce również te istoty powiedzmy z Syriusza, czy z Alfa Centauri, Weganie, Lyrianie twierdzą właśnie, że tak jest. Nas porywają i robią nas doświadczenia i wykorzystują nas i tak dalej, i tak dalej. Ale owi szarzy mają jeszcze jedną taką dziwną cechę. Otóż wymazują z pamięci ten incydent i z powrotem tego człowieka integrują z powrotem do systemu. W jakiś sposób starają się, być może świadomie czy nieświadomie, powiedzmy, starają się tego człowieka w jakiś sposób, powiedzmy, aby mu się nic specjalnego nie stało. Też ludzie z tymi implantami z zasady bardzo długo żyją. No, niektórzy mają oczywiście problemy z tym, są tacy i tacy, ja spotkałem takich i takich, ale nie chciałbym też takiego incydentu przeżyć. Powiem Wam, że przeżycie takie na pewno nie należy do przyjemnych, ale pod warunkiem, że sobie jesteśmy w stanie to przypomnieć. Natomiast jeżeli same istoty próbują nam to w jakiś wymazać, my to oczywiście uważamy za coś złego z naszej perspektywy, ponieważ ktoś wymazuje Ci pamięć, ktoś coś Ci zrobił i chce, żebyś tego nie pamiętał. Natomiast tutaj te dobre istoty, zobaczcie, że one w jakiś sposób nie próbują tych szarych, się mówi, że to jest dziwne, że one wszystkie, praktycznie wszystkie miały konflikt z szarymi. Według tych przekazów wszystkie istoty, to jest taka wspólna część, miały kontakt i w jaki sposób wojny prowadziły z tymi szarymi. Bardzo ciekawa jest historia, tutaj muszę sobie zobaczyć, żeby nie przekręcił teraz nie Arkturianów, tylko systemu, muszę tu spojrzeć, gdzie ja to też mam, systemu Regalianie, Regulus. To jest bardzo ciekawe. Okazało się, że oni zostali przez szarych całkowicie opanowani. Nastąpiła, kiedyś mieli wojnę domową u siebie, podzielili się i część z nich uciekła do systemu Tau Ceti.
i tam zostali w tym Tau Ceti, jakby rozpoczęli, to byli jedyni, którzy przeżyli z owego Regulusu. Tam nastąpiła inwazja szarych, którzy po prostu, tam jest mowa o genetycznej zmianie całej populacji, iż właśnie jest wyjaśnione, jakoby mali i duzi szarzy, właściwie duzi szarzy są, troszeczkę jest to takie dziwne, ponieważ na skutek właśnie tych genetycznych eksperymentów powstali duzi szarzy. Mali zrobili dużych szar, skonstruowali duże szary właśnie z owych istot z Regulusa. Tu jeszcze spojrzę na inne moje notatki, może coś mi się uda tutaj, bo to jest ciekawa historia. Regaliana, tak. I one pochodzą z systemu Rigel, właśnie z systemu Oriona, z pasa Oriona. I co jest ciekawe, jak ci szaracy ich opanowali w sposób właśnie taki, jaki podobnież opanowali tutaj ziemską populację, już opanowali, według ich oczywiście na początku pojawili się jako doradcy, później zaczęli sprzedawać czy też udostępniać technologię, później zaczęli przybywać ich coraz więcej na tą planetę, później już przybywali nawet jako turyści na tam gdzieś do systemu Rigel. I jak ich było już tak dużo, że zaczęli po prostu przejmować też funkcje jakieś, powiedzmy, planetarne i kompletnie opanowali tych owych Regulianów, czy Regelianów, nie wiem jak to tu po polsku to wytłumaczyć. W każdym razie część z nich uciekła właśnie na owy Tau Ceti. Tam za pomocą technologii podróży w czasie udało im się jakoś to odwrócić w jakiś bliżej nieokreślony sposób i za pomocą tej technologii udało mi się owych szarych w świat tam uwolnić, przepędzić ich, tak można, moglibyśmy to nazwać, ale efektem tego są właśnie duzi szarzy, co znowuż troszeczkę tak koliduje, ponieważ w wielu innych opowieściach twierdzi się, że ci duzi szarzy rządzą tymi małymi szarkami i tak dalej, więc tu można było, jeżeli się tam zagłębimy, zaczniemy się gmatwać w to, tonąć w tym, to zaczniemy właśnie takie coś na wierzch wyciągać, takie coś zacznie wychodzić. Ja powiem, że są to bardzo ciekawe historie, można byłoby je uporządkować i być może złożyć z tego jedną całość, ale jak widzicie, znaczy jak ja to, powiedzmy, traktuję tak, że one się czasami troszeczkę zderzają, te informacje. Przede wszystkim ciekawe jest na przykład, że wojny, które tam prowadzone są, odległość czasowe po wiele milionów lat, 22, 23 miliony lat temu. Również Plejadanie mieli konflikt, to również Plejadanie nie pochodzą, wszyscy oni pochodzą właśnie z owego systemu Lyre, gdzieś tam Vega i te inne gwiazdy. Później ewakuowani zostali za pomocą potężnych statków Arek, gdzie około 900 milionów lat temu, czyli prawie miliard lat temu, oni opuścili swój system na skutek różnych wojen, konfliktów i gdzieś tam się osiedli na tych Plejadach i w tej chwili, czy też swego czasu kontaktowali się z owym Billy Mayerem, aczkolwiek, jak sami twierdzili, nie ingerują tutaj w żadne historie itd., itd. To jest właśnie bardzo ciekawe. Jedne jakby chcą ingerować, chcą nam pomóc, ale nie mogą ingerować. I tu następuje dla mnie taki troszeczkę taka według mnie niespójność. Oczywiście ktoś może zarzucić, że to są duchowe sprawy, że to są procesy, które będą trwały miliony lat, zanim my się tu być może w jakiś sposób... Tak, możliwe, ja nie chcę temu przeczyć, ale dla mnie jest to troszeczkę dziwne, że jest to taka masa tych istot. To przypomina trochę właśnie naszą planetę. Zauważcie, mamy tutaj biurokrację Unii Europejskiej, mamy miliony ludzi, setki milionów tak naprawdę w Europie, nie możemy sobie poradzić z 2 milionami imigrantów, tak? Tak można by to jakby powiedzmy przełożyć na tych, jeżeli chodzi o problem właśnie szarych, bo to zauważcie, że tutaj właśnie szarzy są tym problemem. Szarzy są problemem dla tych wszystkich innych cywilizacji. Nawet cywilizacja z Andromedy, z galaktyki Andromedy, które tu owi Andromedana przybyli, też jest ciekawe, że Andromedana mają
bardzo wysoką technikę, bardzo wysoką. I świat składa się ze 120 systemów gwiezdnych, które zamieszkują w galaktyce Andromedy. I oni, ich największym zmartwieniem jest Ziemia tutaj nasza. To jest zawsze właśnie, dochodzi do tego, że ta Ziemia z paroma miliardami ludzi jest tak ważna, że te wiele miliardów populacji kosmicznych mają z tym problem i nie potrafią w jakiś sposób się tak naprawdę zjednoczyć i powiedzmy tych szarych przepędzić i nas tutaj uwolnić, ponieważ nie wolno im ingerować, bo są tam prawa karmiczne i tak dalej, i tak dalej. I tak, także można bardzo łatwo sobie w tym systemie wytłumaczyć dla siebie, dlaczego te istoty nie ingerują, dlaczego owi Lirianie, Weganie, Taucetianie, Andromedanie, Syriuszanie, ludzie z Alfa Centauri i z Arcturu, w jaki sposób nas tutaj, właściwie nas tylko wspierają duchowo i to tylko jednostki, to jest też ciekawe, bo teoretycznie można byłoby wybrać sobie powiedzmy przywódców państw, jeżeli o to chodzi, jeżeli już nie wolno ingerować, można byłoby skontaktować przywódców państw i oni mają większy wpływ, powiedzmy, czy też te elity rządzące tutaj na nasz świat, byłoby to o wiele bardziej skuteczne, jeżeli już sami nie mogą ingerować. No ale cóż, jest jak jest, to są właśnie takie historie, jak daleko one są prawdziwe, czy nie, to jest, to już muszę wam, to już musicie po prostu sami to rozstrzygnąć. Ja chciałem tylko po prostu wam pokazać, że taki problem jest, że można każdy z tych gatunków, z tych istot, można sobie tutaj rozbić na jakieś takie kawałki, na przykład takie coś, że na Andromedzie jest bardzo dużo debat politycznych, które właśnie są, tematem jest Ziemia. Albo na przykład takie coś, że Syriuszanie z Syriusza A to właściwie są Lirianie z czerwonym odcieniem skóry. Na przykład Indianie mogą być ich również, przybywali tutaj na Marsie, dlaczego dostali taki odcień czerwony, potem wyemigrowali na Ziemię i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Mówi się, że właśnie owi ludzie, istoty z Syriusza A mają na przykład taki atrybut, są mistrzami w terraformingu, tworzą, potrafią światy, ponieważ sami i doświadczenie, sami kolonizowali różne inne światy, dlatego ich technologia polega właśnie na umiejętności terraformowania i to jest ich główna, jakby taka, główny atrybut. Potrafią też biomagnetyczną energię planety tak obrócić, aby ona wygenerowała atmosferę zdolną do, powiedzmy, naszej egzystencji, nasze organizmy mogłyby tam ewentualnie egzystować i w ten sposób starają się nam jakby pomóc, no ale no dobra. Arcturianie też są bardzo dziwną istotą, bardzo dziwnym gatunkiem, ponieważ są jakby przesunięci fazowo, ja to tak nazywam, jakby opuścili, ich technologia jest tak wysoka, że opuścili naszą fizyczną tutaj, naszą częstotliwość i mogą tu również przebywać z nami, przebywają często, niektórzy nawet inkarnują wśród tutaj mieszkańców, ale właściwie są osobami niefizycznymi. Wszystkie, jeżeli i na przykład właśnie owi Arcturianie są odpowiedzialni za kręgi w zbożu, też się przypisuje im, iż oni, i że te kręgi w zbożu, to jest też ciekawe, to jest według tej teorii, nie po to, żebyśmy my się nad tym zastanawiali, co to jest i szukali rolników z deskami, którzy to układają, tylko ma to być informacja dla szarych, to jest ostrzeżenie. Szarzy to bardzo dobrze rozumią, o co tu chodzi. Te znaki się po prostu na planecie, tam gdzie aktywność jest, tam się taki znak wypala, czy też w jakiś sposób generuje na polu, a to jest zrozumienie, jesteście obserwowani i tak dalej, i tak dalej. Więc dziwną rzeczą jest to, że jakoś nie potrafią te istoty jakoś, próbują w jakiś sposób nam przekazać to, jak bronić się przed owymi, powiedzmy, inwersją tak zwaną szarych. I to wszyscy jak jeden próbują nam to w jakiś sposób, nam w ten sposób dogodzić. Kiedyś rozmawiałem z jednym takim fajnym człowiekiem na ten temat. Właśnie
on tam stwierdził, że zauważ, że wszyscy ci, którzy chcą dla ciebie coś dobrego zrobić, to tak naprawdę i za darmo w dodatku, no to bądź ostrożny, dlatego że oni w rzeczywistości mogą rzeczywiście być może coś chcieć lub też w jakiś sposób manipulować tobą, obiecując ci bez przerwy coś przez długi okres czasu, a właściwie nic w zamian nie dostajesz. Jeżeli się szary weźmie, to szary po prostu biorą cię, coś tam ci pobierają z ciała, wstrzykują jakiś chip, wmazują pamięć i wkładam się z powrotem do, powiedzmy, do społeczeństwa, ty sobie z tego nie zdajesz sprawy, chodzisz i jest w porządku. Natomiast tutaj rzekomo oni jakby coś bardzo dobrego dla ciebie chcieli, ale tu jakichś efektów, szarzy jakiś efekt wykonują, to operację jakąś, to coś wiercą nam dziurę w nodze i tak dalej, i tak dalej. Więc tu trzeba byłoby też zastanowić się nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego nie potrafią, dlaczego właściwie prawo nieingerencji, myślę, że samo pokazanie się naszej planecie, samo manifestacja ich obiektów, samo lądowanie, powiedzmy, lądowanie jakichś, czy zostawienie znaków na polu, już, to już jest ingerencją w nasz świat, a jednak tutaj jakiegoś tego problemu nie ma. To jest też bardzo ciekawe. Jeszcze tu na koniec chciałbym właśnie wam tu pokazać, jeszcze sobie też zrobiłem taką tabelkę, właściwie nie tabelkę, tylko taki spis, właściwie na przykład, zobaczmy sobie takich owych Arturianów na przykład, cóż oni właściwie tu, jakim cudem, czy też czym, cóż chcieliby nam ofiarować, więc oni chcieliby nas zintegrować duchowo z bardzo zaawansowanymi technologiami. Taki mają zamiar. Przez strategiczne doradztwo, cokolwiek by to oznaczało, i chcieliby nam pomóc przy przemianie naszego systemu planetarnego. Również cokolwiek by to oznaczało. To jest bardzo ciekawe. No i mimo to kontaktują się właśnie tylko z jakimiś jednostkami, które ja uważam, no mały wpływ miałby na takie decyzje. No chyba, że uznamy, że właśnie owi Arturianie mają bardzo dużo czasu i będzie to proces, ale jest jak jest. Też są za globalną formą rządów. To sobie też trzeba wyobrazić. Mówi się o globalizacji. Mamy dużo przeciwników, antyglobalistów. Cokolwiek myślę o tym, to jest temat polityczny. Czy globalizacja to coś dobrego, czy złego i tak dalej, i tak dalej. To też stanę, jak zwykle widzicie, podzielone. Temat bardzo ciekawy, ale nagle się okazuje, że tu obcy ingerują w to w jakiś sposób, się bardzo tym interesują i zalecają nam tutaj w globalny rząd. Tu jeszcze mówią też, aby zintegrować globalnie, Arturianie, zintegrować globalnie system finansowy, polityczny i systemy socjalne na naszej planecie. Bardzo ciekawa rzecz. Ja wiem, że byłem na różnych takich ufologicznych kongresach, tak powiedzmy, i spotkaniach. Słyszałem bardzo jeżeli chodzi o Arturianów, to bardzo dobrego, bardzo pozytywne istoty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się w to nie zagłębiałem wcale nigdy, nie usiłowałem tam znaleźć czegoś, ale tu mój film nie jest też żadną krytyką, bo ja też nie chcę mówić, że tak jest. Tu cały czas chciałbym właśnie jeszcze raz podkreślić z tego miejsca, że są tylko informacje, które ja mam, przekazy, które mi się udało, które w moim archiwum leżą, które może mogą wywołać kontrowersje, ale ja na nie nie mam wpływu. One, ja wam po prostu je tak przedstawię, jakie one są. To są moje studia, jeżeli chodzi, jeżeli miałbym się takimi istotami zajmować. Oczywiście wam to wszystkiego nie mogę opowiedzieć. Ja już nie wiem, co z tymi danymi zrobić tutaj. Właściwie to chyba powinienem książkę na ten temat napisać. Chyba byłoby to najlepsze, co mógłbym zrobić, bo nigdy wam tego nie opowiem detalicznie. Jeżeli na przykład Lerianów czy Weganów mógłbym oczywiście detalicznie opisać i byłby odcinek, może nawet na 2 godziny o nich tylko, ale ktoś kiedyś fajny komentarz mi zostawił tutaj na kanale. Powiedział, nie przejmuj się tym, po prostu
cały czas rób te odcinki, aż skończysz. Tam, wydaje mi się, że to był właśnie, nie wiem, kto to napisał, ale dokładnie tak. To człowiek, który się nie spieszył i który właśnie o to też właśnie ten kanał, ten cel tego kanału jest taki, żeby tutaj nie na siłę wciskać jakieś szybkie informacje. Idź do McDonald'sa, zjedz szybko bułkę, w biegu wypij kawę to go i leć do biura dalej pracuj. Ja myślę zawsze, że też moje filmy troszeczkę może jakąś formą rozrywki mogą być, także możemy się też wspólnie pośmiać. Też tutaj z tych historii, z mojego kapelusza oczywiście. Dlaczego nie? Bo tu ja zawsze traktujcie to jako taki ciekawostkę. Chyba jest to chyba najlepszy sposób na oglądanie tego typu filmów. Taki tu byłby właśnie atrybut Arcturianów. To też dyplomatyczne rozwiązywanie konfliktów oraz komunikacja, stworzenie systemu komunikacji, który byłby międzyplanetarny. To jest też bardzo ciekawe, ale widzicie, jakie atrybuty są. Teraz zobaczmy sobie tutaj następne, tak w skrócie przelecę tutaj, tych gatunków, jak widzicie, żulivianie, weganie, prokionanie. Ja bym to po prostu mógł pokręcić troszeczkę, dlatego sobie to wszystko spisałem, żebym, chociaż tak naprawdę, gdybym to poprzestawiał i powiedział, że suryaszanie są za tym, a ci inni, myślę, że nie byłoby, nie miałoby to znaczenia, bo zauważcie, właśnie wam to chcę troszeczkę pokazać, żebyście tam wspólne punkty znaleźli, czym właściwie te rasy są. Jeszcze może powiem, co do ich wyglądu, to wszystkie to są tak zwane praktycznie, można powiedzieć, rasy typ nordycki, czyli wysocy, blondyni, piękni mężczyźni, piękne kobiety. Tak można, właściwie taki wzór do naśladowania, takie wyobrażenie jakby jest wysyłane do naszej wyobraźni, tak oni wyglądają. Natomiast jeśli chodzi o szaraków, o tych złych, źli wyglądają jak źli, dobrzy wyglądają jak dobrzy, czyli tak ma być. Ciekawe jest, że też któryś z tych gatunków twierdzi, że szarzy nie są wcale szarzy, tylko w rzeczywistości są biali. To jest też bardzo ciekawe, to z innych źródeł ma pewne takie wspólne punkty potwierdzenia. Ja tu jeszcze powiem wam, ktoś tutaj zadał na kanale bardzo ciekawe pytanie, się pojawia, kilkakrotnie już było na kanale zadawane, dlaczego obcy, na tych zdjęciach, które ja tam pokazałem, dlaczego oni nie mają ubrań, tylko są nadzy zawsze, tak rozwinięta wysokotechnologia, technika, nie mają ubrań. Ci dobrzy, ci różni, powiedzmy, plejadanie i inni, oni oczywiście mają ubrania, a szarzy i inni tego typu, powiedzmy, stwory, nie. Tu chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, jeżeli chodzi o realizm takich wydarzeń, to zauważcie, że wszyscy, powiedzmy, Arcturianie i weganie są to osoby, są to postacie, które przeważnie w 99% jest to obraz mentalny, mentalny przekaz z ubraniem, z wszystkimi, natomiast szarzy oni są właściwie, stworzą 90% kontaktów fizycznych, jeżeli byśmy chcieli tak zakwalifikować, i nie mają ubrania. Być może mają, tylko my nie jesteśmy w stanie tego ubrania zauważyć. To zawsze patrzymy z perspektywy naszego nosa. Według nas powinniśmy mieć koszulkę, kapelusz jakiś, rękawiczki i już. Natomiast nie wiemy, czym są owi szarzy. Być może nie potrzebują żadnego ubrania. Być może są to właśnie owe awatary, które są tak stworzone, jak są. Nie potrzebują jeść ani pić. Może są wyposażone w jakąś baterię proteinową, która ich zasila w jakiś czas i gdy ciała się rozpadną, tworzą nowe. To było na przykład jedno wytłumaczenie. Drugie wytłumaczenie, mają ubrania. Są to jakieś kombinezony w ten sposób tak dopasowane, że wyglądają jakby nimi. Zobaczmy sobie na przykład, jeżeli balet ktoś z was ogląda, takiego baletmistrza, on też prawie wygląda jak bez ubrania, jednak ma takie bardzo obcisłe ubranie nałożone. Ja bym to był ostrożny w takim werdykcie, że są, nie mają ubrania, ponieważ to jest być może taki, my to tak postrzegamy jako gatunek, dla nas będą wszyscy tacy sami i wszyscy bez ubrania, może okazać się całkiem inaczej, ale tylko tak na marginesie, jeżeli chodzi o technologię. Istoty z Alfa Centauri,
one również chciałyby, pomagają nam w ten sposób, że chcą w jakiś sposób nas podnieść socjalnie, aby socjalna równość na naszej planecie działała, czyli taki komunizm. I żeby ludzie ze swoją wolnością umieli się obejść w jakiś, z pewną odpowiedzialnością, którą musieliby przenieść na technologię. Tak oni sobie to wyobrażają. I oni stoją za tą właśnie równowagą socjalną. Za czymś jeszcze ciekawym. Twierdzą, że powinniśmy na Ziemi wprowadzić strefy pokoju. Co to znaczy? Nie jestem w stanie tego tutaj... Cóż taki istotny miałby na myśli strefę pokoju? To znaczy, jeżeli ja wprowadzam gdzieś strefę pokoju, to znaczy, że gdzieś jest strefa wojny. Zawieszenie broni może być w jakimś regionie, jak w Donbasie na przykład. Strefę pokoju sobie robimy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dziwne według mnie, jeżeli taka jakby... o tych informacji, o tych istot. Strefy pokoju mamy sobie tutaj porobić. Nie to, żeby to było coś złego, ale zauważcie, że to się troszeczkę różni od Arkturianów, a jednak praktycznie jakby się to wszystko wzięło tak razem, to się okaże, że występują tu różne grupy, które mentalnie w jakiś sposób się manifestują, ale mają tak naprawdę różne interesy i to trzeba uważać, tak według mnie. Ale to jest tylko taka moja mała sugestia. Chodzi tutaj tylko o informacje, też jest to bardzo, bardzo ciekawe. Również Alfa Centaurianie są za tym, abyśmy nasze resursy planetarne wykorzystywali naturalnie, to znaczy na przykład, powiedzmy, budowali domy z drewna, ponieważ drewno wyrośnie, a jakieś inne rzeczy mogą się zużyć, plastik na przykład zatruje i tak dalej. Czyli w tego, no, dzisiaj muszę znowu sobie coś popić. 200 filmów dało chyba o sobie znać. Jak zwykle znowu przesadzam, znowu ten film za długi, ale jeszcze zanim zakończę to, właśnie chciałem jeszcze wam poczytać troszeczkę dalej, tutaj poczytać, znaczy z tych notatek oczywiście tutaj wam pokazać. Syriuszanie są za rozbudową systemu ekologicznego na naszej planecie. Twierdzą, że trzeba pewną ewolucję, jeżeli chodzi o planetę, dokonać. I tu trzeba biomagnetyczną energię sieci naszej planety odnowić. Taka jest ich jakby rada dla nas. Trzeba jak najbardziej ochraniać naszą przyrodę. Trzeba właśnie ten, powiedzmy, wszystko co biologiczne, wszystkie naturalne takie, jeżeli chodzi o pokarm i tak dalej, tu jakby proponują nam, aby się kompletnie na naturalny kost, tak można powiedzieć, przeszli. I po to, żebyśmy podnieśli też naszą ludzką świadomość oraz właśnie ewolucja naszej biosfery. Powinniśmy kompletnie oczyścić naszą planetę. Powinniśmy, ale rady takie nam dają i to właśnie wybrańcom, a nie właśnie ciekawe właśnie tym ludziom, którzy są za to odpowiedzialni. To jest bardzo ciekawe. Andromedana z innej postacie, czy też istoty z innej galaktyki. One właściwie chcą jakby... Właśnie to jest ciekawe. Andromedana wysyłają swoje dzieci do szkoły na około 200 lat. Naszych lat. Tak byśmy to przetłumaczyli. Tak sobie powiedzieli, że ich dzieci kształcą się 200 lat, zanim są jakby wypuszczone do społeczeństwa, gdzie każdy z nich praktycznie jest we wszystkim ekspertem. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. I Andromedana są za tym, aby wszelkie manipulacje naszych elit rządzących wywalić na wierzch, tak to można powiedzieć, i żeby użyć dyplomację do rozwiązywania konfliktów oraz aby rozwinąć komunikację międzyplanetarną, również podobnie do Arkturianów, czy też Alfa Centaurianów. To jest bardzo ciekawe. Oraz
aby wychowywać społeczeństwo pokojowo. To jest chyba najbardziej rozsądne tutaj, jeżeli chodzi o to, o te rasy. Ciekawe, że Andromedanie mają nie pochodzić, no jak sama nazwa mówi, pochodzą z Andromedy, czyli nie z naszej galaktyki. Taucetarianie są za tym, aby ujawnić tak zwaną subwersję szarych, czyli aby ujawnić to publicznie, abyśmy wiedzieli, że szarzy tutaj strasznie nas w jakiś sposób inwigilują i nas tu wykorzystują. To jest też bardzo ciekawe. I zobaczcie, że oni za tym są, ale w jakiś sposób no jakoś nie... tylko wybranym. To ma podobne... To jest bardzo podobna sytuacja, jeżeli mamy objawienia maryjne, na przykład, tak nazwijmy to, gdzie się objawia komuś owa... tak zwana Maria, czy też grupie dzieci, jak na przykład objawienia fatimskie. I właśnie im się to objawia tylko, a potem się i nikomu więcej. To jest nie wszystkim, tylko niby dla wszystkich, ale jakiemuś komuś. I co się z tym dzieje? Jest to zamykane pod klucz w jakiś sposób. Można powiedzieć, że oni nie mają na to wpływu i tak dalej, ale jeżeli już taką manifestację wielką jak w Fatimie, to przecież mogliby wszyscy to usłyszeć, ten głos, a jednak nie. Zostało to od razu zamknięte pod klucz i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawa taka interakcja. I też są taucetarianie za tym, aby owych szarych w jakiś sposób tutaj kontrolować, a to się da zrobić za pomocą rozwoju multidimensjonalnego, czyli multiprzestrzennego rozwoju świadomości. Można przez to po prostu nie dać się kontrolować przez owe istoty szare. Można to zdeprogramować, te wszystkie programy, tą kontrolę myśli, za pomocą specjalnych ćwiczeń. To jest też ciekawe. Prokoniana są również za tym, aby owych szarych tutaj w jakiś sposób ukrócić, a tak to nazwijmy, aby się zdeprogramować, aby na Ziemi zapanowały uniwersalne prawa ludzkie. I co ciekawe, aby jeszcze bardziej rozbudować nasz internet. To jest właśnie ciekawa rzecz. Plejadanie. Ciekawa historia. Oni podobno nam w jakiś sposób pomagają, aby uwolnić się od struktur, które wiążą naszą świadomość. I są za uniwersalnymi prawami dla ludzi na naszej planecie i za tym, abyśmy wreszcie rozpoczęli jakąś ewolucję ducha i wszyscy zostali globalnie wychowani. Czyli widzicie, tu głównym motywem jest zawsze globalizacja. Ciekawy temat na następny odcinek, czy też na jeden z nich. Weganie. Weganie właściwie ich najbardziej, dla nich najbardziej ważnym tematem dla nas, jak i nam przedstawiają, to jest historia nasza własna. Usiłują nam jakby ją przekazać, aby prawdziwą historię ludzkości w jakiś sposób tutaj spopularyzować, ponieważ jesteśmy również, mamy swoje miejsce w historii naszej galaktyki. Również są za tym, aby wszystkie konflikty rozwiązywać dyplomatycznie i żeby wszystkich ludzi wychować globalnie w jednej jakby nacji. Nie ma nacjonalizmu dla nich, nie ma jeden język, jeden prezydent, jeden pieniądz, jeden... Skąd my to znamy? Ale... Z drugiej strony trzeba powiedzieć, jak się zastanowimy, odkładając nasze osobiste ego na bok, to w naturze trawa taka na przykład też nie zna granic, wszędzie się rozwija, nieważne, gdzie po prostu się globalnie rozwija, ponieważ planeta jest do jej dyspozycji, więc tu byłby ciekawa dyskusja na temat globalizacji. Również jest to temat naprawdę bardzo ciekawy, jeżeli wszystkie aspekty jego w jakiś sposób
w stanie będzie obejrzeć. No i na końcu dojdziemy jeszcze do Lyrianów, czyli właśnie tych jakby głównych aktorów tutaj. Oni również są za tym, aby ludziom przekazywać swoją własną historię. Aczkolwiek oni tutaj mówią o historii nordyckiej ludzkiej rasy. To jest już też ciekawe, czy nie jest tu jakaś taka nutka jakby jaka wywyższenia się, czy też powiedzmy podkreślenia, że my jesteśmy typami nordyckimi. To jest, oczywiście można tu zaraz wątek Aldebarana wziąć i Trzecią Rzeszę, też znowuż temat na film na pewno. Również oni są za tym, abyśmy przypomnieli sobie naszą własną historię, która została nam zabrana, abyśmy zrozumieli historię galaktyki, abyśmy prawdziwą esencję nas samych odkryli, żebyśmy również rozwiązywali wszelkie konflikty dyplomatycznie oraz żebyśmy wychowywali się globalnie. Tak. Mi się wydaje, że więcej tutaj nic już nie powiem dzisiaj. Tu oczywiście można byłoby jeszcze się zagłębić w technologię, którą dysponują i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że to wystarczy, że tu chodziło tylko o to, o ich jakąś klasyfikację tych istot w jakiś sposób i za czym one stoją, za jakimi, czy też jakie wartości przedstawiają. Natomiast druga taka sprawa, czy rzeczywiście ma to miejsce? Czy rzeczywiście to coś, co ja tu wam powiedziałem, opowiedziałem, przedstawiłem, czy te kontakty mają miejsce w ten sposób, czy te informacje, które my dostaliśmy, bo to jest rzeczywiście bardzo dużo informacji, bardzo dużo, nagle wiem bardzo dużo o jakichś rasach gdzieś tam skądś, tutaj w naszym, powiedzmy, najbliższej przestrzeni, w naszych otaczających nas systemach gwiezdnych i co się tam dzieje. Byłoby to niezwykłe, gdyby tak było, ale czy tak jest? To musicie już sobie sami na to pytanie odpowiedzieć. Ja chciałem tylko tutaj z tego miejsca ukazać wam tą problematykę, a że problematyka istnieje, to oczywiście no, mam nadzieję, zaowocuje jakąś dyskusją. Jeszcze na końcu chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki fakt. Ktoś tam napisał w komentarzach, ja już to zresztą powiedziałem właśnie na prawdziwości, nieprawdziwości tych zdjęć i dał takie dosyć ciekawe porównanie. Już tu nie mogę teraz zacytować dokładnie, ale chodziło o to, iż jakby uznał zdjęcie z panią kanclerz Merkel, no jakieś takie może niepasujące zbytnio, czy też nieprawdziwe nawet, i w związku z tym mogły być inne zdjęcia również nieprawdziwe, jeżeli chodzi o owych szarych, czy też jakieś inne istoty. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Akurat właśnie to jest z tego względu ciekawe, ponieważ to mogę powiedzieć, że te zdjęcia pani Merkel i owych szarych nie mają z sobą nic wspólnego, pochodzą z różnych źródeł, ale to nie jest żadna jakaś obrona czy coś w tym stylu. Natomiast tu jest coś o wiele bardziej ciekawego. Właśnie chodzi o to zdjęcie. Ja powiem wam, że to jest stop klatka z filmu, ale co jest tutaj ciekawe w tym zdjęciu, w ogóle ta historia tego zdjęcia, nie to samo zdjęcie, nie, ale chodzi o to, że tu się jakby taki wątek wyłania, iż jakoby pani kanclerz była również reptylianinem, czy też reptyloidem. Tak można w sieci sobie taką sugestię znaleźć. I powiem wam, że jeżeli chodzi o różne takie osobistości, jak aktorzy z Hollywoodu, Królowa Angielska i tam jeszcze wielu innych, gdzie pisze się o nich, iż właśnie to są właśnie reptylianie, reptyloidzi i tak dalej, zależy gdzie, kogo fanami jesteśmy, jakiej informacji, to muszę powiedzieć, że z panią Merkel, czy z panią kanclerz jest tutaj jedna poważna różnica, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Otóż w tamtych historiach nikt się nie wypowiedział na ten temat. Kiedyś jeden z aktorów, któryś tam z Hollywoodu, naśmiewał się, że uznają jego za reptylianina, tak już nie wiem, kto to był już, ale
nie przypominam sobie, aby powiedzmy biuro prasowe czy też jakiś rzecznik prasowy królewskiej rodziny angielskiej się wypowiadał na ten temat, może wyznacie, ale tu właśnie wypowiedziała się w tym, jeśli chodzi o to zdjęcie, tu się właśnie wypowiedziała biuro pani kanclerz, czy kancelaria się na temat tego zdjęcia właśnie wypowiedziała i to jest właśnie, ja uznaję, że to jest właśnie wyjątek w tym, ponieważ tu się tłumaczyli, że to jest efekt techniczny i tak dalej. W każdym razie ta historia się ciągnęła jakiś czas z tym kadrem i kto za to był winny i dlaczego tak to wyszło i tak dalej. Czyli była ciekawa interakcja, poruszono właśnie tą sprawę możliwości, powiedzmy, czy też zarzutów, że pani jest, może być reptylianką, to w mediach, czego ja w innych przypadkach nie znam, dlatego ja wam też to zdjęcie między innymi pokazałem. Jeżeli by ktoś miał wątpliwości, czy jest prawdziwe czy nie, ale w każdym razie zostało skomentowane przez kancelarię, tak można powiedzieć, tutaj państwa Niemiec. Tak. Na tym kończę dzisiejszy film. Troszeczkę, może nie taki zbyt krótki, ale no jest tego materiału sporo i nie można tego w trzech słowach opowiedzieć. Tu właściwie kilka filmów mogło z tego powstać. Jeszcze całkiem nie doszedłem do zdrowia, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś, że uda mi się następny film emitować o czasie. No jeżeli nie, to no zobaczę, jak to się potoczy, ale mój głos, jak słyszycie, wrócił trochę jeszcze nie całkiem, może tak jak ma być, ale myślę, że jest lepiej niż było, także jestem dobrej myśli. Na tym kończę dzisiejszą pogadankę. Zapraszam oczywiście na moje następne filmy i do następnego razu. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.